Witam serdecznie tuż po przerwie. Moimi gośćmi są Paweł Ćwiąkało i Julia Dudziak. Dobry wieczór. Wy będziecie dziś mówić o imprezie, która odbędzie się już w piątek 9 grudnia o godzinie 21 w klubie Baker Street, ulicy Piekary 22/23. To jeszcze przypomnimy. A impreza wyjątkowa, ponieważ charytatywna impreza mikołajkowa pod nazwą Santa Night. Poczuj się świętym. Tak. No właśnie, czy ta impreza odbywa się po raz pierwszy w Poznaniu? Tak, impreza odbywa się po raz pierwszy. Jest to impreza, która organizuje kilka organizacji. Tak naprawdę stowarzyszenie, które zrzesza młodych ludzi, Rotaract Klub Poznań i kilka samorządów studenckich. Paweł, tym się bardzo zajmuje. Ja jestem właśnie od tej strony samorządu studenckiego. Trzy wydziały, bo Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wspierają naszą imprezę, no i wspólnie ją organizujemy, stąd spodziewamy się całej rzeszy studentów, którzy odwiedzą tego dnia klub. No i właśnie jeszcze współpracuje z Wami Baker Street Klub, tak? Nawet tak, zgadza się. Tak, no z klubem współpracujemy już jakiś czas, organizując różne imprezy dla studentów i tak dalej. No, to jest wyjątkowa współpraca, bo tak jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej, klub w zasadzie cały dochód z tej imprezy w postaci opłaty za wstęp, no bo wiadomo, piątkowe i sobotnie imprezy to są te najbardziej dochodowe dla klubów i tak dalej, przeznacza właśnie na ten cel charytatywny, który razem żeśmy wymyślili w zasadzie i chcemy tutaj właśnie, co chcemy wesprzeć. Skąd właśnie pomysł na taką imprezę? A pomysł w zasadzie powstał bardziej w gronie Rotaractu, z racji tego, że cel jest charytatywny. Zbieramy pieniądze na dzieci niewidome i niedowidzące z ośrodka w Owińsku. Tak. I chcieliśmy im pomóc, a z racji tego, że to jest cel, na który zbieramy przez cały rok naszej działalności, przy okazji chcieliśmy zorganizować też jakąś imprezę mikołajkową. Przy współpracy z samorządami jest to łatwiejsze, dlatego że one pomagają nam zachęcić do tego studentów. My nie mamy aż takiej siły. No i głównie to był właśnie cel, a później już debatowaliśmy nad tym, jaki to ma mieć charakter. A po prostu organizacja tego w Baker Street jest najlepszym rozwiązaniem, bo to jest klub, który tak de facto jest najbardziej otwarty na wszelkiego tego typu akcje. A powiedzcie mi, jaki będzie program tej specjalnej imprezy? To jest impreza mikołajkowa. Czy pojawi się tam święty Mikołaj? No, szykujemy kilka niespodzianek. Z tego, co do nas pisał maila ostatnio, to tak, zamierza i ma zamiar przyjechać razem ze swoimi pomocnikami, pomocnicami, które tam również będą obecne. No, zakładam, że będzie można się z nim spotkać, wymienić listem do świętego Mikołaja, powiedzieć mu, naskarżyć ewentualnie, że prezent się nie podobał w tym roku. No, to też ma być taki element, który ma uatrakcyjnić tą imprezę. Zabawa ze świętym Mikołajem może tutaj przyciągnąć naprawdę wiele osób, które tak naprawdę jeszcze albo już w niego nie wierzą. My wierzymy jak najbardziej, że pojawi się na naszej imprezie. No, to ja tutaj chyba dodam, Mikołaj będzie wyjątkowo atrakcyjnym mężczyzną, z tego co słyszałam. No, troszkę różniącym się od tego, jak wygląda normalny święty Mikołaj. Dla panów mam dodatek, będą śnieżynki. Więc też coś miłego. A poza tym przy zakupie dwóch specjalnych drinków będzie można zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem albo ze śnieżynkami. I ze świętym Mikołajem, także. Tak. A konkurs na drinki, bo zorganizowaliśmy konkurs na Facebooku, trwa i konkurs polega na wymyśleniu nazwy na dwa świąteczne drinki i dwie osoby, które te dwie najlepsze nazwy wymyślą, dostają od nas wejściówki i swojego wymyślonego drinka gratis. Czyli wszystkich serdecznie zapraszamy na Facebooka do śledzenia. Impreza już w piątek. A jakiej muzyki będziemy mogli posłuchać podczas tej imprezy? Czy to też są jacyś specjalni DJ-e, którzy wtedy właśnie odwiedzą Baker Club? Nie, z racji tego, że jest to impreza jak najbardziej w klimatach klubowych, może trochę nuty świątecznej, ale jak najbardziej miksowanej. Pojawi się tam, no nie będzie tutaj specjalnych gości, jeżeli chodzi o te gwiazdy tego klimatu muzycznego i DJ-ów, ponieważ klub tutaj jak najbardziej oddaje nam cały zysk z tej imprezy, stąd własnymi siłami również organizujemy tą imprezę.
Liczymy na to, że to nie będzie najważniejszy element tego dnia, no bo będzie można, oprócz tego, że się dobrze pobawimy, będzie można mieć również świadomość tego, że pomagamy innym. No właśnie, przejdźmy do tej właśnie najważniejszej części, czyli pomocy innym. Jak nawiązała się ta współpraca z ośrodkiem w Owińskach? Współpraca nawiązała się już dosyć dawno, to dlatego, że Stowarzyszenie Rotaract jest w stałym kontakcie z ośrodkiem dzięki Rotary, pod które tak de facto Rotaract troszkę należy. I już Rotary kilka lat temu zasponsorowała temu ośrodkowi samochód do transportu. No my swoimi siłami nie jesteśmy w stanie takiej ilości pieniędzy zebrać, ale tam każdy grosz się liczy, każdy drobiazg. I właśnie teraz podczas tej imprezy chcielibyśmy się skupić na takich drobiazgach, które dzieci najbardziej ucieszą, czyli paczki świąteczne i ewentualnie jakieś zabawy i gry, czy też pomoce naukowe, które tym dzieciom się przydadzą. A jak długo Wy działacie w organizacji Rotary? W organizacji Rotaract, no bo tutaj trzeba by było to rozróżnić. No ja już praktycznie od 2007 roku, także już trochę lat mija, ale nie tylko, no bo to nie, my jesteśmy dosyć aktywnymi osobami i nie skupiamy się na działalności tylko w jednym miejscu. Stąd mamy tutaj masę doświadczeń i tak naprawdę sami również jesteśmy nadal studentami, dlatego studenckimi siłami jest organizowana cała ta impreza, niezależnie czy to jest samorząd studencki, czy właśnie stowarzyszenia i organizacje działające charytatywnie. Wspólnie połączyliśmy siły i może to przyniesie bardzo fajne efekty. Na pewno przyniesie duży efekt. A Ty, Julia? Ja nie mam takiego doświadczenia jak Paweł, może dlatego, że jestem troszkę młodsza, ale sama działam w Rotarakcie od 2 lat. Teraz akurat przypadło mi stanowisko wiceprezydenta naszego klubu. Gratulujemy. Dziękuję bardzo, ale tak mimo wszystko to bardzo bym chciała zachęcić do tej organizacji, bo ja sama trochę z zaskoczenia w tym roku pojeździłam po świecie, bo to jest organizacja światowa, więc przy okazji zwiedziłam trochę świata i naprawdę z tym się wiążą bardzo ciekawe wspomnienia. A poza tym, no Paweł ma większe doświadczenie, jeśli chodzi o samorządy studenckie, ale ja mam doświadczenie w takich organizacjach studenckich, które się skupiają w trochę innym charakterze, więc generalnie jesteśmy społecznikami i może właśnie na tym to polega, że udzielamy no, się wszędzie, gdzie poczuje, możemy. Jak ktoś raz poczuje takiego bakcyla do aktywności jakiejś społecznej i zobaczy, że to przynosi fajne efekty, później się nie okazji, może zatrzymać. To uzależnia, naprawdę to uzależnia i można się w to naprawdę wciągnąć. No właśnie, jeśli ktoś chce się wciągnąć właśnie, wkręcić wasze społeczeństwo w tą działalność, co należy zrobić? W zasadzie to jest bardzo proste, bo jeśli chodzi o Rotaract, to my się spotykamy w hotelu Polonez co poniedziałek o 20. Mamy swoją stronę internetową www.rac-poznań.pl. Rotaract-poznań.pl. Na Facebooku też jesteśmy, więc wystarczy do nas napisać i to jest tak, że przyjmujemy wszystkich z otwartymi rękoma. Po prostu wystarczy się później wykazać, włączyć w nasze akcje. Nie ma tak naprawdę jakichś ostrych kryteriów rozmowy kwalifikacyjnej czy sprawdzania kwalifikacji. Nie ma jak najbardziej. I myślę, że takich organizacji właśnie studenckich, czy to jest samorząd studencki, czy to są właśnie takie organizacje studenckie jak Rotaract, jest w Poznaniu bardzo dużo i studenci często narzekają na nudę. W Poznaniu naprawdę nie można się nudzić i taka aktywność. Zapraszamy wszystkich studentów z Warszawy do Poznania. Dokładnie tak. No właśnie, wróćmy może jeszcze na chwilkę do tej imprezy, która odbędzie się jutro. Santa Night, poczuj się świętym. Gdybyście teraz mieli 3 minutki, żeby powiedzieć jeszcze kilka ostatnich słów i zaprosić wszystkich, którzy nas teraz oglądają, macie swoje 5 minut. No, jeżeli ktoś chciałby poczuć się tak, jak święty Mikołaj czuje się, obdarowując dzieci prezentami, zapraszam w piątek na imprezę do klubu. To ja może troszkę bardziej hedonistycznie, jeśli ktoś z Was ma ochotę na super zdjęcie ze Śnieżynką albo z bardzo przystojnym Mikołajem, to zapraszamy serdecznie. Przy okazji można pomóc, dobrze się pobawić i naprawdę mieć 2 pieczenie na jednym ogniu. To ja tylko jeszcze przypomnę, że impreza odbywa się już teraz, czyli w ten piątek, 9 grudnia o godzinie 21 w
klubie Baker Street w Poznaniu. Klub mieści się przy ulicy Piekary 22/23. Jest to impreza charytatywna przede wszystkim i co najważniejsze, dochód z tej imprezy przeznaczony zostanie na pomoce edukacyjne dla dzieci niewidomych i niewidzących z ośrodka w Owińskach. Także cel jest szczytny i mam nadzieję, że pojawicie się tam Państwo. I właśnie, gdzie można zdobyć bilety? O tym jeszcze nie powiedzieliśmy. A bilety będą dostępne do zakupu przed samym klubem. Nie ma dystrybucji wcześniej, więc w zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. I nie zachęcam ma też ograniczonej liczby, tak? Zachęcam również raczej do tego, żeby przyjść w miarę wcześniej, bo do godziny 22 będzie można wejść za 5 zł. Później ta opłata już niestety wzrośnie do 10 zł, ale myślę, że to nie będzie. No chyba, że ktoś chce nas obdarować dodatkową piątką, bo to wszystko idzie na konkretne na cele szczytne, także no właśnie, bardzo ważna uwaga dla studentów. Czyli pamiętamy, start godzina 21, cena 5 zł, a od 22 10 zł. Dziękuję serdecznie naszym gościom. Ja już żegnam się z Państwem w imieniu swoim i w imieniu Patrycji i jak zwykle zapraszam na jutro na program Open Night na godzinę 17:30.